No i tak sobie siedzimy w tym amfiteatrze. Jest pięknie. No nuda jest, nic się nie dzieje. Czekamy se, tak. No. Jest pogłos? Teraz nie wiadomo, co lepsze, czy dach, czy pogłos. No nie spodziewałem się, że doczekam w tym życiu dachu i w ogóle tak pięknie wyglądającego amfiteatru. Spotkaliśmy się w Świnoujściu na tegorocznej FAMie. To już 44. edycja Festiwalu Młodych Artystów. Janusz Grzywacz, muzyk, kompozytor, założyciel legendarnego zespołu Laboratorium. Jego FAMy to lata 70. i 80. Ten amfiteatr to jest w ogóle taka alegoria, patrząc dzisiaj na niego i wspominając z wczesnych 70. lat jego wygląd, to się układa w taką historię, że wtedy ten amfiteatr był po prostu koszmarny. To był największy koszmar PRL-owski, jaki sobie można było wyobrazić. Scena ze spróchniałymi deskami, gdzie się można było zapaść po kolana w każdym momencie, ale FAMa była od pierwszego do ostatniego dnia przez parę tygodni w tym amfiteatrze obecna. Tam były sale prób. Ciężko było klucz dorwać, żeby sobie znaleźć kawałek wolnego czasu na próby, a wszyscy te próby chcieli mieć. No, teraz to wygląda troszkę inaczej. Nowocześnie mamy piękny dach, natomiast dla FAMy ten amfiteatr zdechł zupełnie. Odbywa się tu jeden koncert lub dwa w ciągu całej FAMy i tego mi bardzo szkoda, bardzo, bardzo mi szkoda tego. No najpierw byłem w połowie 70. lat mniej więcej, w pierwszej połowie troszkę, potem w drugiej. No potem była wiadoma przerwa. W latach 80. jak FAMa odżyła, no to jeszcze byłem jako uczestnik. A, czy jest jakiś utwór, który powstał na FAMie? No w Wisusie, tak. No to słynny utwór, który gramy do dzisiaj. On powstał za czasów pierwszej FAMy, czyli w 70. latach. Pokój 210 się nazywa ten utwór. Gramy go do dzisiaj z Laboratorium w koncertach, czyli ma już 40 parę lat. No i to taki szlagier się nasz zrobił, laboratoryjny. Powstał w pokoju 210 na drugim piętrze, narożnym, w nieodżałowanym świętej pamięci Wisusie. Anna Szafraniec, zespół Dziewczyny. Jej pierwsze FAMy to lata 90. Czy pomyślałabyś, że kiedyś w amfiteatrze będziesz mogła sobie parówki gotować? Nigdy w życiu, szczerze mówiąc, ale przyłapałaś mnie nieźle, wiesz? Teraz tu już pokolenia przyjeżdżają. Chciałam ci powiedzieć, że ona ma 14 miesięcy i jest już tutaj drugi raz. To szybko zaczęła tą FAMę. Wychowuje nowe pokolenie FAMowiczów. Prawda, Helenka? Ty swoją pierwszą FAMę pamiętasz tutaj? Wydaje mi się, że mam takie skojarzenie z Marcinem Partyką i z jakimś takim koncertem jego piosenek, w którym występowałam tam w takim dziwnym kombinezonie pomarańczowym, jako młotkowy. No ale radośnie było, radośnie. Czy gdyby nie festiwal, FAMa, czy byłabyś w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteś? No na pewno nie. Śpiewałam w swoim życiu w dwóch duetach. Pierwszy duet to był z Kasią Dereń, zespół Atomy, i on powstał na FAMie, a drugi duet wciąż istnieje. Jest to duet Dziewczyny i z Olą Nowak również poznałam się na FAMie. Więc zapewne nie byłabym w tym samym miejscu. Jesteś, za chwilę cię nie ma, kwiatek, a potem dylemat myśli. Same już krążą wokół ciebie. No właśnie tak z Olą się zastanawiałyśmy, co jest takiego specyficznego, że tych ludzi przyciąga, bo bardzo określonych ludzi przyciąga ten festiwal i stwierdziliśmy, że to jest wrażliwość. Bo wśród takiej kultury masowej, która teraz jest no, nie zawsze najwyższych lotów, nie czarujmy się, jednak przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy szukają czegoś więcej, prawda? I mniam, mniam, mniam. No i głód jest, prawda, nie tylko duchowy, ale również fizyczny.
Niam, niam, no już tak, no dobrze, dam. Ogóreczkę masz, proszę. I na pewno ta wrażliwość, która się nie zmienia pomimo lat, na przykład wielu uczestników warsztatu wokalnego, którzy, niektórzy z nich na przykład po famie przeprowadzają się do Warszawy, razem mieszkają ze sobą. Naprawdę, to są takie przyjaźnie na lata. Jerzy Jan Połoński. To już XXI wiek. Jerzyk wyrósł z famy. 2001 rok, to był pierwszy raz. Wtedy byłem na trzecim roku studiów Wydziału Lekarskiego. Zapytałem wtedy pana Poprawę, który jeździł i tam kwalifikował różnych ludzi, czy mógłbym przyjechać. On powiedział, że oczywiście, jasne, w ogóle nie ma sprawy. Zapraszam. No i w ten sposób się tu znalazłem. A zawsze chciałem tu być i oglądałem koncerty, które wcześniej jeszcze, no można powiedzieć, Idol, czyli Wojciech Kościelniak robił tutaj ze studentami szkół teatralnych. Potem wiem, że były przesłuchania we Wrocławiu właśnie, Wojtek przeprowadzał, żeby wziąć ludzi na famę, a ja też jakoś nie odważyłem się, tylko pod oknem stałem i słuchałem, jak tam ludzie śpiewają. I tak mówię, kurde, chciałabym na tę famę kiedyś pojechać. Na pewno fama pozwoliła mi uwierzyć w siebie na 258%. Pierwszą rzecz, jaką zrobiłem samodzielnie jako reżyser, taką większą, to był Świat za 3 grosze. Tutaj. A już byłem wcześniej po koncercie Kazika, który zrobiłem tutaj i dwa lata wcześniej Gwiazdkę z Nieba, Cyprus, więc mówię, no kurczę, no wiem jak to się robi chyba. Potrafię ludzi ogarnąć, no i faktycznie to była wielka rzecz, bo to i transmisja telewizyjna, i w sumie 70 wykonawców, i scenografia, kostiumy. I musiałem z tymi wszystkimi ludźmi się spotykać i ze scenografem, i z panią od kostiumów. Jeździłem po Polsce i to było dla mnie takie naprawdę bardzo duże wyzwanie. I faktycznie to, że mi Bodek zaufał i że mi to pozwolił zrobić, to, no to naprawdę no to jest to zasługa famy. A potem już jakoś to się potoczyło. Z Marcinem Partyką, którego poznałem na famie. Do tej pory pracujemy razem. On teraz właśnie w tym momencie pisze mi piosenki do spektaklu w Krakowie. Zespół 3 dni później, też moje odkrycie famowskie, też robiły mi dziewczyny muzykę do jednego spektaklu, do spisków Kuczoka w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Z aktorami z famy też bardzo często się spotykam w różnych teatrach, czy nawet przy różnych projektach ich biorę. I to na pewno nie poznałbym ich nigdy, gdyby nie ta fama. A tutaj jeszcze sama specyfika pracy, czyli tak naprawdę stres i mało czasu, też pozwala poznać ludzi bardzo dobrze. I człowiek inaczej się zachowuje, kiedy ma komfortowe warunki, a inaczej, kiedy ma stres i niekomfortowe. I takich ludzi, takich żołnierzy, którzy się sprawdzają w boju na famie, bo to jest wojna jednak, trzeba przyznać tutaj, żeby tu przetrwać. Mało snu. Ja nie mogę powiedzieć chyba głośno, bo to jest radio. Ale no wiadomo, że przecież jesteśmy już pełnoletni i też lubimy się pobawić, więc to nie jest takie łatwe. I to ma duży wpływ na to, co robię i z kim się zadaję. Ten poligon właśnie, który tutaj mam, powoduje, że rzadko kiedy w teatrze jest sytuacja, która mnie zaskakuje, kiedy ja mówię tak, o kurczę, coś miało być, a tego nie ma. Bo tak naprawdę na famie zawsze tak jest, że coś miało być, a czegoś nie ma. I mówię, no dobra, to trzeba wymyślić inaczej. I nauczyłem się z tym żyć. I pomaga mi to, dlatego cały czas tu przyjeżdżam i cały czas sobie robię takie wyzwania. Mówię, jutro jest koncert, a ja cały czas jeszcze nie wiem, jak on będzie wyglądał, bo cały czas jeszcze nie poskładałem elementów. Czekam, więc bawi mnie to, trochę denerwuje, ale cały czas bawi. Nowery przelewają ją na tajne konta, tajna broń. Tak. Rozczarowanie było częściowe, ponieważ już akurat trafiłem na moment, kiedy już nie było słynnych warsztatów szkół teatralnych. I bardzo nad tym ubolewam, i całe środowisko nad tym ubolewa. Bo tak naprawdę do tej pory moi starsi koledzy, aktorzy się spotykają tak, a pamiętasz na famie? Kurczę, na famie. Pamiętasz, jak tam wzięliśmy i zrobiliśmy jakiś dżem, coś tam? Że oni naprawdę w tej famie wspominają. I Borys Szyc przecież i tak dalej. I tu wszyscy przyjeżdżali. Ja byłem rozczarowany, że już tego nie ma. Poznałem całą w ogóle masę rzesze ludzi, którzy mnie zafascynowali z tego nurtu, powiedzmy, wokalistów, tak, Piotr Grogucki, Magda Gołębiewska, Gosia Wojciechowska, Dorota Furtak, potem zespół 3 dni później i tak dalej, że to byli tak niesamowicie, tak pięknie, Natalia Grosiak. Część z nich przecież zrobiła całkiem niezłe kariery.
I fajnie było z nim chodzić na plażę i do rana śpiewać, klaskać i za przeproszeniem kąpać się w majtkach w morzu. A oprócz tego robić sztukę, naprawdę. I podglądać się. I oni, to oni zawsze jakby darzyli szacunkiem to, co ja robię i sposób, w jaki to robię. I faktycznie byliśmy grupą. Ludzie się zmienili i rzadko kiedy widzę, żeby te warsztaty chodziły razem wszystkie, 15 czy tam 20 osób. Myśmy chodzili razem, wszystko robiliśmy razem. Czym jest fama dla tegorocznych uczestników? Czy będą tu wracać? Zostały tylko cud, ślady twoich stóp i echo twoich słów, które chyba sam nie pamiętam już. Pitulinkę widzę, bardzo elegancką. Zadmij. Są małe instrumenty, niezobowiązujące muzyka, żeby wszystkim się dobrze tego słuchało. W każdych okolicznościach przyrody. Plaża, promenada. W różnych miejscach graliśmy te piosenki, na różnych na przykład dachach budynków. W toalecie jeszcze nie graliśmy, bo nie poradziliśmy sobie z pogłosem i nie do końca to wszystko tam się udawało. Często jest też tak, że na przykład ktoś nas się pyta, jak się nazywacie? My odpowiadamy, co słychać? A oni, w porządku, ale jak się nazywacie? No. Taka nazwa, która powoduje wiele zabawnych nieporozumień. Już daliśmy się wkręcić, mamy taki projekt z sekcją wokalną, tam organizujemy koncert zdaje się i tam będziemy kooperować z innymi uczestnikami FAMY. Będziemy się starać wypracować jakieś tam wspólne projekty. Mateuko, który mnie zaskoczył, bo ma imię i nazwisko. Mateusz Marek się nazywam. To właściwie nie do końca jest słusznie powiedzieć, że mam nazwisko. Tutaj po prostu sobie korzystam z fantastycznych opcji warsztatowych. Akurat mnie interesują warsztaty literackie. Ponadto jest tutaj projekt Warszów. FAMA animuje ten Warszów. A gdzież moje kary konie, a gdzież moje lejce, a gdzież moja kochaneczka ulubione serce, a gdzież moja kochaneczka, ulubione serce. To jest super energia. Na Warszawie jest dużo takich dziewcząt, które mają tą siłę w sobie. Na Warszawie wszyscy są z tego powodu bardzo zadowoleni, z tego co słyszałem i dzieciaki naprawdę przychodzą, znaczy nie tylko dzieciaki, młodzież korzystają z tych propozycji warsztatowych i tam też właśnie lada moment się udaje. Tak będziemy sobie tutaj pogrywać i pogadywać? Tak mi się wydaje. Ale to nie jest twój główny instrument, prawda? Nie, ale uznałem, że w całym tłumie chłopaczków z gitarą trzeba czegoś więcej i uznałem, że harmonika, jakieś shakery i takie bzdurki mogą się przydać. Wiem, czego chcesz, lecz nic nie zdarzy się. Pięknie to ujęła pani Ania Serafińska, nasza nauczycielka, że tak naprawdę w śpiewaniu nie chodzi o śpiewanie. I ja wtedy sobie myślałem, to o co chodzi? Na początku było tak, że rzeczywiście wychodziłem na scenę z gitarą i głosem i jarałem się samym sobą i to był całkowity narcyzm i to było tak strasznie złe. Zapomnieć nie ma mowy, być razem. Czułem się może nawet trochę lepszy, bo po prostu czułem, że wyszedłem ze Świnoujścia z taką dawką wiedzy scenicznej, że no dużo to daje, dużo to daje. Głos rozsądku mówi mi wstydź się wstydź. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej być. Cały czas jestem wokalistą poszukującym i też chciałem spróbować się w jazzie. Jestem bardzo pozytywnie nakręcony tym, co tutaj się dzieje. Kupa ludzi, dużo świetnych wydarzeń, koncertów. Bardzo inspirujący są ludzie przede wszystkim. Naprawdę kreatywni, z polotem. To naprawdę się ceni, bo nie wszyscy po prostu tacy są. Warto, żeby krzewić, że tak powiem, polską kulturę wśród młodzieży i jakby dużo kreatywnego myślenia, nie tylko siedzenie przed komputerem. While on the road to sweet a thai heru, heru. While on the road to sweet a thai heru, heru. While on the road to sweet a thai, a stick in the hand and a drop in the eye. A doleful damsel I heard cry, Johnny I hardly knew. Ja akurat mam ten wyjątkowy zaszczyt, że własny występ tu miałam. Nie wiem dlaczego, być może brak czasu, bo faktycznie program jest dosyć napięty i nie wiem na jakiej zasadzie właśnie mnie wytypowali do tego, no ale występ udał się znakomicie, publiczność była boska i naprawdę jest to dla mnie wspaniała sprawa, że tu mogłam wystąpić, że tu ludzi przyszło, że spotkało się to z takim uznaniem, bo ludzie byli niezwykle sympatyczni, widownia tam szalała, jeszcze czegoś takiego nie widziałam, zawsze jest w porządku, ale tutaj to naprawdę... Bardzo dużo ludzi przychodzi tutaj na tego typu akcje i festiwale, żeby właśnie w jakiś sposób się pokazać, zaprezentować. Generalnie to jest taka największa magia chyba tych wszystkich festiwali, że mamy wreszcie taki czas na to, żeby tą grupę zebrać, wymienić się doświadczeniami i dzielić się tym, co się ma zrobione jakby na własną rękę do tej pory. To jest
ten świat, w którym ja się lubię otaczać, w którym ja się dobrze czuję i który jest tym światem, w którym tak naprawdę się dobrze realizuję. Bo szkoła to jedno, praca to jedno, ale jednak tutaj ta sztuka, ta kreacja, ta możliwość właśnie zapoznania się z innymi ludźmi, zazębienia, a potem nawet ewentualnie nagrania czegoś razem, jeżeli mówimy o muzykach albo gdzieś wystąpienia razem, to mi daje taką super fajną energię i motywację. O, fama, fama, jestem w tobie zakochana. O, fama, fama. Przyjeżdżasz na sekcję wokalną, ale nie musisz tam zostać, tak? Możesz przychodzić na inne sekcje, możesz przychodzić na inne warsztaty i spróbować różnych rzeczy. Taki interdyscyplinarny wydział sztuk audiowizualnych. Tutaj mamy taki performance, nazywa się on Walet na Famie. Pracujemy nad takim wydźwiękiem, żeby to było takie, że to każdy zrozumiał bez względu na język, czy tam dyscyplinę kulturową. Po prostu mamy taki projekt. Gorąco polecam wszystkim, bo to można się wiele o życiu dowiedzieć. Jest chyba dużo lepiej muzyka spektakularna, pioruny i płomienie po bokach. Fama! Oh, oh, yeah. A powiedz mi, Paweł, czemu ty wracasz na famę jak bumerang? Ja na przykład się czuję, będąc po famie, że znam, mam jakąś taką wiedzę tajemną niż inni, którzy po prostu wchodzą na scenę i śpiewają. Wymyślamy różne działania artystyczne i akurat postanowiliśmy, że będziemy, korzystając z nadmiaru wolnego czasu, pomagać osobom, które nie mają takiej możliwości, by wybrać się na plażę. Jesteśmy w Świnoujściu, prawda, nad morzem i trochę byłoby szkoda, gdyby nie mogli się tam wybrać. Pomożemy innym i będziemy za nich chodzić na plażę, żeby tak trochę poczuli tego morskiego klimatu, który nas otacza. Myślimy, że piasek, woda, szum fal to jest to, czego im brakuje i na pewno chcieliby tego spróbować i my im to dostarczymy. Jest jakaś magia dalej. Dalej jest magia famy i oby to działało jak najdłużej. No przede wszystkim fantastyczne znajomości. Na pewno będzie sentyment do tego miejsca, właśnie do przyjaciół, do tego stadnego uprawiania sztuki. Ale ja to jakoś tak bardziej czule, że tak powiem, odbierałem zawsze tę famę. Więc ta fama była jakby wyborem naturalnym, oczekiwanym. W tej chwili mogę jechać na 200 różnych warsztatów, gdzie też młodzi przyjeżdżają. Moi koledzy z zespołu prowadzą przez całe wakacje po kilka warsztatów w różnych miejscach Polski i też są zachwyceni. Właśnie, że przyjeżdżają młodzi, że się dzieje to czy tamto. Także to są oczywiście kierunkowe warsztaty tam dla perkusistów, dla gitarzystów, dla wokalistów. A fama jest interdyscyplinarna, więc tutaj potencjalnie może się zdarzyć dużo, dużo więcej. Jednak ci ludzie tutaj wracają. Właśnie dlatego wracają, że nie chcą dorosnąć. I myślę, że ja też dlatego tu wracam. Nie chcę dorosnąć. Jestem blisko czasami, ale że dzień, w którym się obudzę i powiem, nie chcę mi się jechać na famę. To będzie chyba pierwszy dzień jakiegoś innego rozdziału w moim życiu. I cały czas chyba się do tego trochę boję, dlatego to odwlekam.